Tiene la palabra por dos minutos la condesa Thun Hohenstein. Dziękuję, panie przewodniczący. Mówimy tutaj o wypadkach drogowych, o życiu ludzi. Ratowanie życia i zdrowia dzięki systemowi eCall to rzeczywiście jest sprawa niecierpiąca zwłoki. W ekspresowym tempie pracowaliśmy nad tym rozporządzeniem i nad tą decyzją dotyczącą systemu eCall, ale z tego co wiem, to Radzie nie udało się dotrzymać kroku i będziemy musieli poczekać najpewniej do końca roku na przyjęcie tych przepisów. A październik 2015 jako termin, kiedy faktycznie eCall zacząłby funkcjonować, wydaje mi się w związku z tym za bardzo optymistyczny. Mimo to, Olga Sechnelowa, trzymam kciuki, żeby udało ci się doprowadzić do jak najszybszego porozumienia z Radą. To jest naprawdę niezwykle ważny temat. Ważne jest jednak, żeby dobre rozwiązania, żeby one zaczęły funkcjonować jak najszybciej. I musimy dołożyć do tego wszystkich starań. Ale w tych staraniach mieści się również dobra informacja o tym systemie, o tym, jak on będzie działał. Dużo słyszeliśmy obaw na tej sali. Więc obywateli trzeba informować o tym, że system eCall nie będzie stwarzał zagrożenia dla naszej prywatności, bo cały czas będzie uśpiony, nie będzie nas śledził. O tym, że będzie możliwe manualne włączenie go, jeżeli z jakichś przyczyn poduszka nie wybuchnie, bo na przykład nie będzie uderzenia, tylko inne zagrożenie. O tym, że będzie mógł być montowany w samochodach używanych, które przecież również jeżdżą po naszych drogach. I o tym, że nie ma to nic wspólnego z subsydiarnością, o czym tutaj nasza koleżanka liberałka wielokrotnie niesłusznie mówiła. Koniecznie powinna tę usługę eCall poprzedzić kampania edukacyjna prowadzona i przez Komisję Europejską, i przez państwa członkowskie, i przez władze regionalne. I mam nadzieję, że do tego dojdzie, jak najszybciej. Musimy dołączyć tak samo wszelkich starań, żeby numer 112 funkcjonował poprawnie, a ten numer 112 i jego funkcjonowanie pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Bardzo dziękuję. Tarjeta azul del señor Rubik. Señor Rubik, tiene la palabra. Danke, Herr Präsident. Ich hätte an die Abgeordnete eine Frage. Und zwar braucht ein Notruf Priorität beim Senden oder sollen alle Datenübertragungsarten gleich behandelt werden? Das ist eine Frage, die sich jetzt mit dem digitalen Binnenmarkt stellt. Ob im